dziękuję za tak drogie przybycie. Co roku było tak, że kilka miejsc wolnych zawsze było, a w tym roku przyszło więcej ludzi, to jeszcze bardzo mnie cieszy. Zobacząc, co mają zamieszanie spowodowane tym, na jakie miejsce tych głosów. No co, zobaczymy, jak się wypuściły i zaraz będzie życzyć wszystkim wesołych świąt, żeby nowego roku. Wszystkim dużo zdrowia, to jest najważniejsze, tak? Szczególnie do tego sport. Dobra i szczęścia, jest to taka sama się poprawa. Sukcesy przyjdą same, sportowe, zawodowe i osobiste. Kasa też, może jakaś spadnie, także ja muszę się nie martwić. No i wszystko, wesołych świąt wam życzę. Zjemy sobie tą kolację, następnie przyjdziemy do dekoracji. Jak co roku każdy widział pewnie na Bogu. Będzie dekoracja zawodników, nie tylko zawodników, zaproszonych ludzi. No, później każdy miał czas na siebie, generalnie można już się rozwiązować. Jeszcze raz dziękuję bardzo i życzę wszystkim smacznego. Jeszcze raz złożę wesołych świąt. To moje są. Dobrymi zawodnikami po prostu za to, że są i za to, że jakoś tam dzięki nim ten klub bardzo dobrze funkcjonuje, oczywiście dzięki wszystkim on bardzo dobrze funkcjonuje, wszyscy są docenieni, ale jednak niektórzy wymaga, żeby niektórych po prostu jakoś szczególnie udekorować, odznaczyć, tak? Także będzie kolejna już bardzo przypadkowa i ostatnie trzy nagrody to będą trzy takie kategorie, które od tego roku będą panowały. Za każdym razem, które będziemy wręczać. Także może zaczniemy od tych siedmiu. Jak mówiłem, kolejność jest przypadkowa zupełnie. Pierwszą osobą, którą to jest znakomity junior, który bardzo dobrze się rozwija, bardzo dobre walki toczy. I będzie coraz lepiej. Widać w nim pasję. Damian Piskorz, proszę bardzo. Ciebie proszę za nas tutaj. Kolejna osoba, nazwę senior. Też człowiek, który mnie zachwycił swoją postawą i podejściem do tego sportu, generalnie do życia. Zupełnie się pewnie tego nie spodziewa, mogę się założyć. Kamil Jurkiewicz. Jest dorosłym facetem, wie czego chce. Jeździ na rowerze. O, kolejna, też pewnie się wiem, że się w ogóle nie spodziewa. Tak sobie myślałem, jak te kartki. Co patrz. Tak sobie, jak te kolejne zamówienia, tak sobie myślałem. Każdy sobie myślał, to
To jest tak samo. Zachodzimy swoją postawą. Junior, bardzo dobry zawodnik, będzie bardzo dobry. Wierzy w siebie, tylko potrzebuje dużo pracy, muszę dużo pracować. Kamil Krzyżanek. Aha, i trzy osoby są tutaj, których po prostu nie ma na Wigilii z różnych powodów. Pierwsza osoba to jest Marcin Stankiewicz. Sebastian. Sebastian, weźmiesz do brata? Gdzie jest Marcin teraz? W szkole morskiej tam swoje, tak? Gdzieś tam na statku. Na statku jest, o. No Marcin, czy studiuje szkoły morskie, to przeproszę dla brata. Uczy się ostatnio. No, usiądź sobie na spokojnie. Kolejna osoba to jest Tomasz Wolkowiak, który jest na wycieczce ze swoim dziewczyną. I Dzień jest Stawicki, który będzie później na, o 21.00, także to sprawa jest. Może na przykład od przyszłego roku będziemy sobie głosować na zawodników. Podamy tę kategorię. Pierwsza z tych kategorii. To jest debiut roku. A debiut roku, nagrodę debiut roku otrzymuje zawodnik, który przejechał po swoich wszystkich przeciwnikach w ringu. Pierwszy raz walczył w ringu w tym roku Daniel Słupek. O! Kolejna nagroda. Zawodnik roku. Gdzieś tam wcześniej sobie na Facebooku klikałem i mówiłem, że ten będzie w tym roku, ten w tym, kogoś zdjęcie wstawiałem, a teraz musi być to udekorowane. No właśnie, ukoronowane, cokolwiek. Niech będzie, jak będzie. Jak walczy, to wygrywa wszystko, tylko czasami jest leniem, ale mu się nie chce po prostu. Drugie miejsce na Pucharze Świata, Marcin Jankowski. Ostatnia nagroda, ostatni puchar, dla mnie taki szczególny, bo nie będę teraz chronologicznie tego oceniał, czy zawodnik roku, czy ktokolwiek, czy debiut roku, ale ostatnią nagrodą jest wojownik roku. W tym roku ten człowiek walczył na każdej imprezie, raz wygrywał, raz przegrywał, nie liczyło się to, toczył każdy kolejny bój, się nie poddawał po prostu, a przypieczętował to, co wpłynęło na moją decyzję, walką w Krakowie, Sebastian Stankiewicz. Dobrze, czyli chciałem podziękować wszystkim, szczególnie brawa szczególnie dla tych osób jeszcze raz, dla wszystkich. Ukoronowaniem. Nie mogę tego słowa dzisiaj. Niech to będzie niech to będzie nagrodą dla nich. Niech będzie motywatorem. I motywatorem też dla innych, którzy tak naprawdę żeby dostali tego kopa i zaczęli naprawdę odnosić większe sukcesy czy w swoim życiu, czy w sporcie. Także wielkie, ogromne brawa jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo. Bardzo fajny prezent. No, super, będzie ty. Kolejne do pomyślenia będę czekał. Podobny? Dobre jest, nie? Ale kamerę mogłeś na głowę obracać. Dziękuję bardzo wszystkim jeszcze raz.
co roku bardzo fajnie, bardzo miłe zaskoczenie. Na pewno praktyczne i fajna kamera. Dziękuję bardzo.